Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz z bloga wideoninja.pl. W dzisiejszej lekcji chciałbym Ci zaprezentować, w jaki sposób można wykonać odbicie lustrzane w Adobe Premiere Pro. Pokażę Ci to na dwóch przykładach. Przykład klipu wideo oraz tekstu. W obydwu przykładach robi się to tak samo, jednak chciałem, abyś zobaczył efekt końcowy. Mam nadzieję, że zachęci Cię to do wypróbowania owego efektu w swoich projektach. Pierwsze co, to chciałbym pomniejszyć owy kadr, żeby po prostu był mniejszy, aby to odbicie lustrzane było bardziej widoczne w naszym projekcie. Ok, duplikujemy sobie, czy też kopiujemy nasz klip wideo tutaj na ścieżkę wideo 2. Ok, co musimy teraz zrobić? To wyszukać sobie efekt vertical flip i nadać w zasadzie na obojętnie którą ścieżkę. Ja przyjmę, że ścieżka wideo 1 to będzie ta, która będzie odbiciem lustrzanym. Dlatego też biorę sobie tutaj i teraz po osi Y chciałbym, aby po prostu to odbicie owy drugi klip w ścieżki wideo 1 pojawił się troszkę tutaj niżej, tak? Dlatego też damy tutaj opcję wartość 600. Jak widzisz, troszeczkę on już się pojawia. No ale za mało, tak? Dlaczego? Ponieważ musimy w zasadzie go dać na sam dół, tak? Mniej więcej tutaj. I pokażę Ci, jak to najlepiej zrobić, tak? Otóż pamiętaj, żeby to było zawsze wartość 720, aby to było mniej więcej równo, znaczy nie mniej więcej, żeby było równo, tak? Przyciągaj sobie teraz to swobodnie tutaj, tylko musisz zwrócić uwagę, żeby nie było czarnej przerwy. Jak widzisz, teraz jest taka delikatna czarna przerwa. W zasadzie ona mogłaby być, bo odbicie lustrzane nie musi od razu następować. 720, czyli pierwsza wartość jest ok. No i mamy tutaj takie odbicie lustrzane. Co jeszcze należałoby zrobić? Dodajmy sobie efekt Liner Wipe. Wyszukajmy. Jest on tutaj. I teraz musimy sobie zmienić tąże wartość. Prawdopodobnie na maksimum. I jeszcze tutaj musimy zwiększyć to. OK. Zobaczmy. Tutaj wpisujemy 0. Bądź 360, obojętnie, i tutaj zwiększałem wartość do momentu, gdy ona o mniej więcej tak się to zakończy, tak? Rozmycie, no to już nasza kwestia gustu, tak? Ja ustawiam to na 100, żeby to fajnie przenikało na nasze tło. No i tutaj widzisz, jest malutka przerwa, zobaczmy 1200, tak? Nie zniwelowało, więc jeszcze może 1220, o w ten sposób. To zależy, czy chcemy, aby to było styczne, czy chcemy większą przerwę. W zasadzie, zobaczmy, większa przerwa być może jest nawet jeszcze lepsza, żeby to nie następowało od razu po sobie. Jak widzisz, w ten sposób szybko stworzyliśmy takie odbicie lustrzane, tak? Tak więc po kolei. Duplikujemy sobie następnie vertical flip na obojętnie którą ścieżkę. W moim przypadku wideo 1. Następnie liner wipe, również na ścieżkę wideo 1 w moim przypadku. Tutaj wipe angle, czyli tak orientacja właśnie tego przejścia na 0 bądź 360, wielokrotność 360, tak? Żeby po prostu to przejście jakby wtapiało się nie w pionie, tylko w poziomie. No i tutaj w zasadzie już dobieramy sobie te wartości zgodnie z tym, jakbyśmy widzieli, czy chcemy więcej, czy mniej tego odbicia i rozmycia tak samo. Czyli przykład na klipie wideo już mamy za sobą. Zobaczmy, jak to wyszło. Mniej więcej coś takiego. I teraz chciałbym to wykonać dla Ciebie na przykładzie napisu. Tak więc tworzę nową sekwencję, nazwę ją napis. I teraz szybciutko tworzymy sobie napisik wideo ninja. Tak, zmienimy sobie styl, może na jakiś inny, coś takiego. Wypośrodkujemy, żeby to było mniej więcej na środeczku.
Ok, mamy już napis. Jeszcze chciałbym, aby były to drukowane może literki. Dlatego zaznaczę sobie tu opcję Small Caps i będzie ok. Na środeczku, nie wiem czy jest, sprawdźmy. Dobra. Zamykamy tytularkę, przeciągamy sobie. Może tutaj na ścieżkę wideo 2 od razu. Tak samo jak w tamtym przypadku. Kopiujemy sobie tutaj. Vertical flip, szukamy. Tak. Motion, zobaczymy. 640 tutaj jest teraz. Ok, mniej więcej może tak. Tutaj wpisujemy 640. Pozwól, że zrobię to nieco szybciej niż poprzednio, nie chcę cię zanudzać, ale właśnie taki efekt, taki napis przyda mi się do rozwinięcia tejże lekcji. Zero. Transition. Mniej więcej tak, zobaczymy. Za dużo. O tak. Zobaczymy 20%. 20% właśnie. O, mniej więcej coś takiego. Dobra. No i mamy tutaj odbicie lustrzane, z tym, że widzisz, w przypadku tego napisu nic się nie porusza, jest to odbicie lustrzane. W zasadzie moglibyśmy to stworzyć praktycznie w dowolnym programie graficznym. No ale okej, mamy tą sekwencję napis i na tym chciałbym zakończyć, ponieważ zaprosiłbym Cię na kolejną lekcję. Jeżeli podobał Ci się owy tutorial oraz podoba Ci się moja inicjatywa, to serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Tutaj znajdziesz odnośnik do owej subskrypcji. Na moim kanale będą się pojawiać nowe tutoriale, głównie do Adobe Premiere Pro. Serdecznie zapraszam.